Cześć, siemano, witam was serdecznie, jestem Niklaus. Widzimy się w kolejnym vlogu, nagrywanym trochę inaczej, bo nie nagrywam kamerą tą z komputera, tylko tą z telefonu, bo mikrofon mój, a może pokażę wam, teraz korzystam z takiego mikrofonu, znowu z Shure'a, bo mój mikrofon MXL poszedł na gwarancję, ale mam nadzieję, że jakość obrazu dźwięku jest dobra. Słuchajcie, piątek 13, tum tum tum. Skąd się w ogóle wziął przesąd piątku 13? Zaraz wam przeczytam, moi drodzy. Istnieje pogląd, że feralność tej daty bierze początek od faktu, że w ten dzień, czyli 13 października 1307 roku, aresztowano templariuszy kłamliwie oskarżonych przez króla Francji Filipa IV, m.in. o herezję, sodomię, bałwochwalstwo. Według tej hipotezy ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Także taka jest legenda, taka jest teoria, skąd bierze się ten przesąd piątku 13. Moi drodzy, czy ktoś w to wierzy, czy nie? Wszyscy jakoś generalnie, no, wiemy, o co chodzi. Wszyscy jakoś, każdy z nas jakoś kojarzy właśnie piątek 13 jako dzień pechowy, jako dzień uznawany za taki, gdzie trzeba uważać. Pogotowie, piątek 13, już kogoś trafiło, że trzeba uważać, żeby nam się coś nie stało, być takim, wiecie, ostrożnym, generalnie mieć oczy w, no, z tyłu głowy, co najmniej. Moi drodzy, ja w to nie wierzę. Piątek 13 według mnie to jest taki dzień jak każdy inny dzień tygodnia, no, z tym, że wiecie, gdzieś z tyłu głowy jest jednak to myślenie, nie, że patrzycie i piątek 13. Nawet jak nie wierzycie, to coś z tyłu głowy tam, coś się szelącze, że jednak ta data jakoś jest znacząca. Nigdy mi się nic złego nie zdarzyło w piątek 13. No co prawda w piątek 13 ostatnio był ten zamach tam we Francji, prawda? No ale moi drodzy, gdybyśmy mieli... Każdego dnia zdarzają się setki, jak nie tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy tragedii. I na pewno nie mniej zdarza się też w piątki 13. Także wiecie, no tylko że to jest tak, że jeżeli coś nam się stanie złego, nie wiem, ktoś nam umrze, zostaniemy napadnięci, nie wiem, broń Panie Boże, oczywiście, coś nam stracimy, coś, nie wiem, coś takiego, a zdarzy się to w piątek 13, to jaka będzie pierwsza myśl? Że zdarzyło się to dlatego, bo jest piątek 13. A to, moi drodzy, jest gówno prawda i nie wierzcie w to i też nie myślcie o tym za mocno, bo to może ściągniecie sami na siebie nieszczęście, nie w sensie jakichś magicznych mocy, że tutaj piątek 13 to piorun nas z nieba cylnie. Nie, tylko wiecie, moi drodzy, jak człowiek za dużo myśli o tym, że zaraz się coś złego stanie, to jakoś sam przestaje być uważny na inne sprawy i sam przez przypadek może na siebie ściągnąć jakieś nieszczęście. Także, moi drodzy, nie myślcie o tym za fest, bo sobie zrobicie jakoś krzywdę, nie wiem, nie zauważycie nadjeżdżającego auta. I będzie po was, i potem jeszcze powiedzą, że was auto ciuło, bo piątek 13. No. To by było, moi drodzy, tyle ode mnie. Ja w to nie wierzę, ale jestem ciekawy, czy wy mieliście jakieś ciekawe przypadki z piątkiem 13? Czy na przykład coś się stało właśnie, jakieś takie, że myśleliście, to jest przez piątek 13, nie ma opcji. To jego jestem bardzo ciekawy. Czy jakieś w ogóle pechowe, jakieś takie właśnie mroczne, pechowe elementy w ten dzień tygodnia? Czy wierzycie w to, że to coś z tym dniem jest tak, czy nie tak, czy po prostu macie to gdzieś i twierdzicie, że dzień jak dzień, no. To by było tyle ode mnie, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam na G2, na Facebooka. Do wszystkiego macie linki w opisie pod spodem. Ja się z wami żegnam i idę i muszę uważać, bo piątek 13.